Witam serdecznie widzów portalu sportekit.pl ze stadionu Psialej Piłsudskiego 69A. W najbliższą sobotę, 10 marca o godzinie 17 ma tutaj się odbyć ligowe spotkanie. Stomil Olsztyn w roli gospodarza ma podjąć Ruch Chorzów. Wszyscy zastanawiają się, czy ten mecz dojdzie do skutku. Jesteśmy właśnie na płycie głównej olsztyńskiego obiektu. Jak widzimy, obiekt został odśnieżony, zostały jeszcze tylko pozostałości śniegu, które do końca piątku, do soboty znikną na pewno. Prognozy pogody nie zapowiadają opadów śniegu i na pewno wszyscy jesteście ciekawi, jaki jest stan tej murawy. Generalnie w tym momencie moim osobistym tutaj subiektywnym zdaniem mecz będzie mógł się odbyć, bo murawa jest przygotowana na tyle, ile można ją w tym momencie przygotować. Jest twardo, strasznie twardo, ale chyba nie na tyle, żeby ten mecz mógłby się nie odbyć. Ale jak doskonale wiemy, już dwa razy mecz się tutaj nie odbył. Raz przeciwko wielkich opadów deszczu, później drugi raz z wielkich opadów śniegu. No teraz śnieg nie powinien nas zaskoczyć. I wielkich mrozów już nie będzie, ale mimo wszystko nocami jeszcze ma być zimno, ma być mroźnie. No i brakuje tego słońca, żeby tutaj ta murawa mogła odmarznąć. Jest twardo, ale nie ma tragicznie, tak? Kiedyś tutaj Stomil w 2013 roku rozegrał mecz z ŁKS-em Łódź i warunki były, można powiedzieć, bardzo, bardzo zbliżone, czyli twardo. Murawa dostała w kość, owszem, ale mecz się odbył. Wtedy Stomil bezbramkowo bodajże zremisował z łódzkim klubem sportowym. No, tak tutaj murawa nie wygląda źle na środku. Coś tam tej trawy jest. Najgorzej jest w polu karnym, no ale to zawsze tak jest. Najwięcej wyrobionego boiska jest właśnie w polu karnym. Jest twardo. No tak, ale decyzja, czy ten mecz się odbędzie, musi zapaść w środę. Polski Związek Piłki Nożnej od każdego z klubów w roli gospodarza zbiera materiały, jak jest stan przygotowań do murawy. Tak było w poprzedniej kolejce, gdzie mecz na przykład w Grudziądzu się nie odbył, bo klub Olimpia powiedział, że nie jest w stanie rozegrać meczu. No i Stomil także będzie musiał wysłać do wtorku taką informację. Jakie będzie stanowisko klubu? Oficjalnie nie udało nam się tego ustalić w tym momencie, ale po rozmowie z jednym z pracowników Sieronu mówią, że no, murawa no, nadaje się do gry. No, oczywiście nie jest idealnie, nie jest super, ale jest tak jak się wszyscy spodziewaliśmy, czyli bardzo, bardzo twardo. I klub moim zdaniem powinien napisać tak, że no, murawa nie jest w idealnym stanie, ale jeżeli w tym momencie mecz powinien się odbyć, jeżeli tu żadnej katastrofa pogodowa nie nastąpi, ale oficjalne decyzje powinien Polski Związek Piłki Nożnej podjąć w środę. W klubie pracują tak, jakby ten mecz miał się odbyć normalnie, zgodnie z planem, czyli sobotę o godzinie 17 i takie informacje powinny płynąć do kibiców, czyli że ten mecz się odbędzie, bo ruszyła przedsprzedaż biletów na obydwie trybuny. Kibice gości Ruch Chorzów wraz z godami także mobilizują się na to spotkanie i przyjadą tutaj w wysokiej liczbie. Kibice Stomilu zasiadający w sektorze pierwszym także bardzo mocno się mobilizują na ten mecz. No i zapowiada się bardzo ważne spotkanie w kontekście utrzymania w pierwszej lidze, jak i w kontekście kibicowskim. Dla Stomilu to bardzo ważne spotkanie. Ruch Chorzów to drużyna, z którą Stomil bezpośrednio będzie walczył o utrzymanie w tej pierwszej lidze. No i tutaj trzeba wygrać ten mecz. No tak jak mówiłem, no tutaj plac pod bramką wygląda tak, jak wygląda, ale całe boisko no jest odśnieżone już od piątku. No i teraz liczyć na mocne słońce, żeby ta murawa nie była tak twarda, jak jest teraz, ale nie ma tragedii. No ale tak naprawdę na oficjalne wiadomości musimy czekać do środy, ale
My jako redakcja także szykujemy się do tego meczu tak jak miało być w sobotę i tak samo prosimy o podejście kibiców, którzy powinni wspomóc drużynę w walce o utrzymanie w tym spotkaniu. Dziękuję i wszystkie informacje na bieżąco o stanie Morawy i o przygotowaniu do tego meczu będziemy informować w portalu sportegit.pl. Dziękuję.